Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Odmienne orientacje na tym dziwnym jagiellońskim świecie. Reakcja Obywatela na dziwny świat. Redaktora Marka Gęskrawca. Przeszukując informacje na temat opinii, Uniwersytet Jagieloński zamienia się w agencję towarzyską. Wyrażonej niedawno przez małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak natrafiłem na tekst w Dzienniku Polskim redaktora Marka Kęskrawca, dawnego naczelnego tej gazety. Kurator Nowak kontra Uniwersytet Jagielloński, czyli dziwny jest ten świat. W tekście redaktor wyraził oczekiwanie większej wiedzy, namysłu i zwykłej kultury osobistej, od osoby dbającej o edukację dzieci. Widać, że jest zawiedziony. Ja natomiast jestem zawiedziony tekstem pana redaktora, zdradzającego niedostatek tak wiedzy, jak i namysłu, nie wykluczając także kultury osobistej. Bez problemu można się zapoznać w internecie z pracami działu do spraw bezpieczeństwa i równego traktowania. Bezpieczni Uniwersytetu Jagiellońskiego, skoncentrowanymi głównie na bezpieczeństwie osób o odmiennej orientacji seksualnej, gdy bezpieczeństwo osób o odmiennej orientacji intelektualnej i moralnej, które od lat na uczelni jest zagrożone, jest jakby na marginesie. Nierówne traktowanie takich osób, a nawet ich wypędzanie z Uniwersytetu Jagiellońskiego doprowadziło do widocznego kryzysu uniwersytetu. Na okoliczność święta Uniwersytetu Jagiellońskiego podnoszono z dumą, także w Dzienniku Polskim, że UJ jest najwyżej klasyfikowaną polską uczelnią, co jest faktem, choć czasem ustępuje Uniwersytetowi Warszawskiemu, ale jest niżej klasyfikowaną od uczelni rosyjskiej, także z Syberii, Tatarstanu. Z Kazachstanu, Białorusi, Malezji i innych. Co nie powinno być powodem do dumy, a raczej do zadumy i namysłu, czego nie tylko na ujocie brakuje. Skutki degradacji uniwersytetu w wyniku złego traktowania, a także usuwania z Uniwersytetu Jagiellońskiego osób intelektualnie zagrażających przewodniej siły narodu i przez nią namaszczonych. Są widoczne. Eliminowano osoby skierowane na poszukiwanie prawdy, aż w końcu usunięto zapis ze Statutu Uniwersytetu Jagieleńskiego, że uniwersytet to jest korporacja nauczanych i nauczających poszukujących wspólnie prawdy. Prawda przestała być celem pracy uniwersyteckiej. Myślenie szczególnie krytyczne było penalizowane. I tych, co tego uczyli studentów, wypędzano z Uniwersytetu Jagiellońskiego z oskarżenia o negatywne oddziaływanie na młodzież akademicko. Dziś na uniwersytecie, pracownicy boją się mówić, a nawet myśleć, a zapewnieniem im bezpieczeństwa nie zajmuje się żadna instancja uniwersytecka, także dział bezpieczeństwa. Dzisiejszy stan uniwersytetu nie jest dla mnie szokiem, tylko spodziewaną konsekwencją takiej polityki akademickiej. Szkoda, że pan redaktor nie zapoznał się z moimi tekstami, dokumentacjami w tej materii, m.in. na moim blogu, akademickiego nonkonformisty, opartymi na faktach, z którymi się nie dyskutuje. Widocznie uniwersytet zmienia swoją funkcję, traci swą istotę, którą stanowiła dyskusja i poszukiwanie prawdy. Chyba pan redaktor nie zapoznał się z dokumentacją przebalania się przed uniwersytetem hord młodzieży wspieranej przez kadry agelojskie z rektorskimi włącznie. A dział bezpieczeństwa Uniwersytetu Jagiellońskiego nie przeprowadził badań naukowych, ankietowych nad bezpieczeństwem osób zagrożonych ani wypdalaniem, mimo że te groźby były słyszalne i są udokumentowane, ujawnione na moim kanale YouTube. A. Skierowanie uwagi w działu bezpieczeństwa. Na orientację seksualną jak najbardziej może i powinno się kojarzyć z agencją towarzyską, a nie z uniwersytetem. Bo w tym powinno się badać przede wszystkim bezpieczeństwo tak studentów, jak i pracowników o odmiennej orientacji intelektualnej i moralnej, penalizowanej od czasów komunistycznych, z zachowaniem ciągłości tak prawnej, personalnej, jak i obyczajowej. Tak się składa, że swoje doświadczenia nad brakiem bezpieczeństwa osób szykanowanych na uczelniach, także na Uniwersytecie Jagiellońskim, przelałem na wiele tekstów, tak w sieci, jak i na papierze. Na przykład Mediator Akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim, etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego, plagi akademickie, książki dostępne także w Jagiellonce. Do mnie zgłasza się wiele osób, których bezpieczeństwo jest zagrożone, godność i dobra osobiste naruszane, a nie mają wsparcia, także na uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jest dział bezpieczeństwa i inne instancje. Temat dziwności świata Jagiellońskiego, a także medialnego, winien być objęty specjalnym projektem, a jego wyniki opublikowane, ujawnione. Chętnie deklaruję współpracę w realizacji takiego projektu, ale jak dotąd, ze względu na moją odmienną od preferowanej, obowiązującej orientację, tak intelektualną, jak i moralną, nie miałem na to szans. Natomiast na Uniwersytecie Jagiellońskim projektu, studiów, prac nad odmienną orientacją seksualną jest moc. I UJ ma kadry wyspecjalizowane w zakresie problemów pracownic i pracowników seksualnych, co można odbierać jako przygotowanie merytoryczne do nowej funkcji uniwersytetu. Dziękuję pani kurator za publiczne ujawnienie tych przygotowań. Mój ludu i wy, krakowianie, zaśpiewam piosenkę niezwykłą, jak rżnęli się nasi przodkowie, i czy coś z tego wynikło?